Możesz wspinać się na szczyt kariery swej. Możesz robić to z różnych intencji. Może tylko dlatego, że nie wiem, co sobie udowodnić. Może chcesz się pokazać. Może chcesz tylko zacząć. Albo chcesz może innym zaimponować. Ale jeśli nie masz Jezusa w sobie, to jesteś jak nad przepaścią. Religia nas uczy o jakichś systemach zbierania punktów, o właśnie takiej wspinaczce do nieba. Ale nie ma takiego sposobu, żebyś wspiąć się do nieba, jeśli nie przyjmiesz tego, co zrobił Jezus Chrystus. A On już zmarł pod ciężarem twojego grzechu. On już zmartwychwstał i przetarł drogę do nieba, żeby ciebie wywindować, jeśli tylko zechcesz go poznać. Jeśli tylko zechcesz go poznać. 21 lat temu spotkałam się z nim osobiście. Zawołałam do niego z miejsca swojej bezsilności, z miejsca swojego niezaspokojenia, z miejsca, które każdy z was zna, ponieważ każdy z was ma dzisiaj egocentrycznego ducha. I każdy egocentryczny człowiek wie, że tak naprawdę czymkolwiek się nie napasiesz, to i tak jest za mało. To i tak jest za mało. Ci chłopcy zaraz się westchną na sam szczyt. Przez chwilę będą mieli chwilę chwały, ale zaraz potem to będzie dla nich za mało. Zaraz potem okaże się, że to trofeum to jest za mało, że trzeba zdobyć kolejny szczyt i kolejny, ponieważ człowiek bez Boga jest nienasycony. Egocentryzm ma to do siebie, że jest jak czarna dziura, jak miejsce po wygasłej gwieździe. Po prostu pochłania wszystko. To jest nienasycone jak piekło. I chcę ci powiedzieć, że jeśli nie spotkasz się w tym życiu z Bogiem, w realny sposób nie zawrócisz ze swojej drogi i nie uznasz tego za błąd, to po prostu obudzisz się z ręką w nocniku. Bo wiecie, mówi się, że żyje się raz, ale tak naprawdę żyjesz każdego dnia, a raz człowiekowi śmierć, a potem sąd, tak mówi Boże Słowo. Kiedy twoje życie w biologicznym ciele tutaj na ziemi się skończy, to staniesz przed Bogiem i staniesz przed Nim albo jako Jego dziecko, albo jako ktoś, kto będzie pod sądem. Staniesz przed sędzią, albo staniesz przed ojcem. I to zależy od twojego wyboru tutaj na ziemi. Dopóki żyjesz, dopóki masz ten czas tutaj na ziemi, to zamiast się wspinać na wyżyny tego świata, albo wspinać się do Boga przez jakieś uczynki, po prostu weź to, co On już dał. Bo On ci w spadku zostawił życie wieczne. Dlatego każdy człowiek może dzisiaj zawołać do tego Boga ze swojego wnętrza, jeśli go zawołasz i jeśli przyjmiesz to, co On już dał. Nie będziesz musiał się wspinać. Nie będziesz musiał się wspinać. Bo też nie ma żadnej takiej siły, żeby człowiek wspiął się do nieba. Nie ma takiej siły, żebyś wspiął się do nieba. Nie ma takiej siły, żeby człowiek o własnych siłach dostąpił zbawienia. Ponieważ zbawienie polega na tym, że twoje wnętrze musi zostać wymienione z tego, które jest puste i egocentryczne, na to, które jest pełne Ducha Świętego. A to się dzieje tylko przez to, że człowiek w realny sposób woła do tego Boga, wierzy w to, co On zrobił tam na krzyżu, przyjmuje to jako dar i wtedy rodzisz się na nowo, wtedy stajesz się nowym człowiekiem. Właśnie, to jest ta chwila chwały, ale za jakiś czas ona przestanie być wystarczająca. Znasz to uczucie, kiedy zdobywasz coś w swoim życiu, ale to starcza tylko na chwilę. To starcza tylko na chwilę, bo nie masz życia sam w sobie. Nie masz życia sam w sobie. Człowiek, który jest egocentryczny i pusty, bez Boga, nie ma życia sam w sobie. Napełnisz się na chwilę jakimś... I tak właśnie wygląda życie człowieka. Ale nie musi tak być. Ponieważ Bóg chce wlać w ciebie wieczne życie. Bóg nie chce, żebyś ciągle się wspinał po kolejne trofea,
i ciągle się zaspokajał. Czymś, co nie jest w stanie zaspokoić twojego głodu wiecznego życia. Tak naprawdę potrzebujesz wiecznego życia w sobie. Tak naprawdę potrzebujesz Jezusa. Ale nie uświadamiasz sobie tego. To, co widzisz tu i teraz, to nie jest wszystko. Jest świat duchowy. Jesteś istotą wieczną. I kiedyś, kiedy twoje biologiczne życie się skończy w tym ciele, staniesz przed Bogiem i dzisiaj słyszysz prostą Ewangelię o tym, że Bóg już zrobił wszystko, żebyś mógł się z Nim pojednać. O tym, że przed chwilą tutaj byli ludzie, którzy wspinali się na ścianach Mariota. I wiele osób się zatrzymało, wiele osób podziwiało, wiele osób było zainteresowanych. I chcę ci powiedzieć, że tak właśnie funkcjonuje człowiek. Człowiek zatrzymuje się, szuka jakichś wrażeń, myśli, że nowa jakaś rozrywka rozgrywa się tutaj przed wami. Nowa jakaś rozrywka, że jakaś małpa zatańczy i da ci jakąś rozrywkę, ale jest coś ważniejszego niż twoja rozrywka. I powinieneś być zainteresowany tym, gdzie spędzisz wieczność. Powinieneś być tym zainteresowany, a nie tylko tym, kto się tam przed chwilą wspinał i kto wygrał. Bo to jest tak nieistotne. To w ogóle nie ma wpływu na twoje życie. Wpływ na twoje życie ma decyzja, jaką podejmujesz dzisiaj. Czy wybierasz Jezusa, czy Nim gardzisz? Jeśli nie przyjmiesz moich słów, to spadniesz do piekła.